Sprawą Nubii żyła 2 lata temu cała Polska. Tak wyglądała ucieczka Kamila Stanka wraz z drapieżnym kotem przed pracownikami poznańskiego ZOO, którzy przyjechali mu go odebrać. Po decyzji sądu o przepadku zwierzęcia na rzecz Skarbu Państwa. Wyrok nakazowy, czyli bez przeprowadzenia rozprawy, zapadł kilka miesięcy temu. Teraz sprawa byłego właściciela Nubii wraca na wokandę Sądu Rejonowego w Zawierciu. Zarzuty dotyczą znęcania się nad pumą, zarobkowego używania zwierzęcia gatunku dzikiego bez zezwolenia, jego przywłaszczenia oraz narażenia zdrowia i życia osób, ponieważ podczas próby odebrania Nubii mężczyzna wypuścił ją z klatki. Kamil Stanek został skazany na zakaz posiadania zwierząt i prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez okres 2 lat. Ten wyrok został zaskarżony, a sąd na dzisiaj wyznaczył termin rozprawy. Jednak wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami. Zamknięta w chorzowskim ZOO jest nadal Nubia. Nic nie wskazuje jednak na to, że puma ma się tutaj źle i miałaby zmienić miejsce pobytu. Innego zdania jest jej poprzedni właściciel. Oskarżony weteran z Afganistanu w dalszym ciągu liczy na odzyskanie zwierzęcia. To są zarzuty, które zostały sformułowane jako taki szach po to, żebym nie mógł odzyskać Nubii. Dlatego, że jeśli będę miał znęcanie, czyli zakaz posiadania zwierząt, to de facto nie mogę jej odzyskać. Procedury prawne w możliwości odzyskania zwierzęcia cały czas istnieją, więc tutaj strona jak gdyby oponentów wie o tym i próbuje używać dodatkowych argumentów. Jednak to nie pumy, ale właśnie jej właściciela dotyczy trwająca sprawa. Dzisiaj miała odbyć się rozprawa, ale do niej nie doszło. Sędzia referent powzięła wiedzę, że w jednej z poprzednich spraw dotyczących mojego klienta pod adresem sędziego referenta kierowane były groźby karalne. Prokuratura rejonowa w Zawierciu dziś nie była w stanie określić, jak to postępowanie się zakończyło, czy ono jest w toku, czy zostało umorzone, czy ktoś został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności. W związku z powyższym najpierw sąd poczeka na odpowiedź z prokuratury w Zawierciu, jakie były losy tego postępowania, a potem zastanowi się, czy z tego powodu nie byłoby lepiej tej sprawy przekazać gdzie indziej. Oskarżony do winy się nie przyznaje, a jego obrońca podkreśla, że nie widzi znamion przestępstwa. Inne zdanie mają obrońcy zwierząt, którzy w tej sprawie odegrali dużą rolę. W ogóle nie rozumie, jakie są potrzeby takiego zwierzęcia. Pan oskarżony twierdzi, że zwierzę miało świetnie, pospało w łóżku i było w domu. Ale puma nie potrzebuje łóżka, nie potrzebuje domu. Puma potrzebuje warunków, które mają inne pumy. Potrzebuje lasu, potrzebuje wolności, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje wspinania się, potrzebuje spokoju w dzień i aktywności w nocy, potrzebuje polowania. Pan oskarżony nie zapewniał jej takich warunków. Na razie Kamil Stanek twierdzi, że trwa polowanie na niego. Dalszy ciąg tej sprawy nastąpi, bo sąd ma wyznaczyć nowy termin rozprawy. Niewykluczone, że odbędzie się ona już nie w Zawierciu, ale gdzie indziej.